zadośćuczynienie w kwocie, jak Państwo słyszeli, 240 tysięcy złotych, po 120 tysięcy złotych. No niestety ta krzywda została naprawiona dopiero po 11 latach, ale trzeba liczyć się z tym, że sprawa karna, której ustalono jak gdyby winnych tej tragedii, zakończyła się w 2013 roku. Kancelaria Radców Prawnych EUKO przejęła tę sprawę w 2014 roku. Powództwo wywiedliśmy wiosną ubiegłego roku. Po negocjacjach doszliśmy do porozumienia z Tauroną Dystrybucją. I jak Państwo widzieli, dzisiaj zawarliśmy umowę. Czyli 240 tysięcy Państwo do czego żądali? Roszczenia były większe, jednak... Nie chciałbym o tym mówić. Ale były większe? Nie wiem. Uzyskane zadośćuczynienie jest jak gdyby adekwatne do wyroku sądu, jakie w tych sprawach zapadają. To nie ostatnia rozprawa. Nie, ta rozprawa kończy roszczenie w stosunku do Taurona. Jak Państwo słyszeli, w ugodzie jest zawarty zapis, gdzie możemy dochodzić roszczeń od innych podmiotów odpowiedzialnych za to zdarzenie. I zawisła już sprawa przed sądem rejonowym we Wrocławiu przeciwko gminie Wrocław, która była pracodawcą pani dyrektor szkoły. Ile się domagacie od państwa? Nie ujawnię tego. Roszczenie wobec Taurona wiązało się z tym, że skazany został w mądry, został pracownik Taurona. Tak. Czy to od miasta też będzie zadośćuczynienie, tak? Też będzie, jesteśmy już po negocjacjach z miastem i wystąpiliśmy do sądu z zawezwaniem do próby ugodowej. Żeby uniknąć procesu, proces narazi pokrzywdzonych rodziców na dodatkową traumę. Przecież muszą wszystko na nowo przeżywać, muszą o tym opowiadać. Ludzkie podejście spółki Tauron naprawdę i duża empatia pana dyrektora regionu na spotkaniu z rodziną spowodowały to, że przychodzimy do tej sprawy jakoś tak naprawdę po ludzku. Nie rozdrapując tego na nos. A czy jest po drugiej stronie chęć ugody? Po stronie gminy też jest chęć ugody, dlatego nie jesteśmy z pozwem w sądzie, nie wystąpiliśmy z pozwem, tylko za wezwaniem do próby ugody. Czy ta kwota będzie większa? Będzie na pewno zbliżona. Ale większa czy mniejsza? Będzie zbliżona. A kiedy może nasz się spodziewać rozwiązania? Myślę, że w przeciągu 3 miesięcy będzie zakończona postępowanie przeciwko gminie Wrocław. Jak rodzice zareagowali na informację o tej ugodzie z Tauronem? Rodzice jeszcze nadal przeżywają śmierć swojego syna. Nie chcieli uczestniczyć w postępowaniu sądowym. Profesjonalne podejście do likwidacji tej szkody powodowało to, że jesteśmy w takim miejscu winnym bez udziału rodziców w postępowaniu dowodowym. Nadal to przeżywają? Nadal. Matka w ogóle nie chce. Dziękujemy bardzo.